Jesteśmy dzisiaj na ćwiczeniach zorganizowanych wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Opolu. Celem tych ćwiczeń jest zapoznanie się z obsługą pojazdów o napędzie elektrycznym przy zdarzeniach awaryjnych, przy różnych zagrożeniach związanych również z tego typu pojazdami o takim właśnie napędzie. I dzisiaj jest doskonalony potencjał ratowniczy strażaków właśnie w tym zakresie. Uczestniczą w tych ćwiczeniach jednostki ratowniczo-gaśnicze z terenu miasta Opola. Przede wszystkim zapoznajemy się z obsługą takiego pojazdu. Omawiamy różne zagrożenia związane z jego obsługą oraz jego konstrukcją i rozważamy różne scenariusze na wypadek właśnie zdarzeń awaryjnych. Paki bateryjne kumulują bardzo duże ilości energii. W momencie, kiedy powstanie jakieś zagrożenie, może dojść do właśnie spektakularnego uwalniania się tej ilości energii, co powoduje wzrostem temperatury i może w newralgicznym przypadku doprowadzić do powstania ognia. I w tym momencie strażacy muszą wiedzieć, gdzie te paki są zlokalizowane w autobusie, gdzie można rozłączyć to wysokie napięcie, tak żeby jak najbardziej bezpiecznie mogli przystąpić do eliminowania tego zagrożenia. Gaśnice, które wozimy w autach cywilnych, nawet w przypadku pojazdu zasilanego silnikiem tradycyjnym, często na niewiele się zdają. Tutaj rzeczywiście do gaszenia pożaru takiej baterii elektrycznej trzeba dużo więcej zużyć tej wody. Także na pewno nie obejdzie się w przypadku zagrożenia pożarowego bez właśnie przyjazdu straży. Jeśli chodzi o nasze autobusy, to my zabezpieczamy się systemami gaszenia i detekcji pożarów powstających w komorze tutaj autobusu. A jeśli chodzi o paki bateryjne, bo o tym myślę tutaj jest najważniejsze, zastosowaliśmy system spowalniania palności tych paków. Co on nam daje? On nie zgasi tej baterii w momencie powstania ognia, ale uzyska dla nas niezbędny czas potrzebny na ewakuację pasażerów, potrzebny na poinformowanie wszystkich służb, tutaj straży pożarnej, dyspozytora, tak żeby kierowca również mógł bezpiecznie przeprowadzić wszystkie te czynności i opuścić bezpiecznie autobus. Dotychczas mieliśmy do czynienia ze szkoleniami z aut osobowych, natomiast można zaobserwować w mieście coraz częściej pojawiające się autobusy elektryczne. Stanowią one dla nas zawsze zagrożenie pożarowe, dlatego warto wiedzieć, warto się szkolić z tych elementów, które mogą nam się przydać w pracy, czyli rozmieszczenia tych baterii, tych modułów i w jaki sposób z tym sobie radzić. Wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem pożarowym, w którym momencie możemy pozbyć się tego wysokiego napięcia, które stanowi największe zagrożenie dla strażaków i co zrobić, kiedy ten pożar już się zacznie rozwijać, jak te systemy bezpieczeństwa już zainstalowane w autobusach funkcjonują i czego my się możemy spodziewać po przyjeździe do miejsca zdarzenia. To jest związane ze specyfiką pracy baterii w autobusie. Same w środku tutaj są dużym zagrożeniem, ponieważ ich pożar nie jest zwykłym pożarem, przy nim się wytwarzają też toksyczne związki. Związki, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia strażaków, jak i też związki, które reagując ze sobą zwiększają intensywność tego pożaru. Na pewno musimy rozłączyć samą instalację wysokiego napięcia, bo tutaj prąd jest największym zagrożeniem dla strażaków. Natomiast później wszystko już zależy od tego, czy zapalił się moduł baterii, czy mamy do czynienia z pożarem samochodu, autobusu. Strażacy poznają budowę, ale też zasady działania autobusów elektrycznych, tych, których na ulicach Opola mamy już 13 sztuk. Strażacy szkolą się z tego, jak są zbudowane, jak działają, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Mogą z bliska zobaczyć, co kryje się w środku takiego autobusu, jak wygląda silnik elektryczny, jak wygląda też wnętrze opolskich autobusów elektrycznych. Poznają budowę zarówno tę zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Mogą zobaczyć, jak to wygląda też pod spodem i na górze, bo będziemy wchodzić na te specjalistyczne wozy strażackie i patrzeć z góry na to, jak wygląda autobus elektryczny. Nasi mundurowi poznają też zasady działania pantografu. My znajdujemy się na pętli przy ulicy Pużaka. Tutaj ten jeden pantograf, czyli ładowarka szybkiego ładowania, jest zamontowana. Będą mogli zobaczyć, jak wygląda ładowanie, ale jak też działa ten pantograf i jak reagować właśnie w tych sytuacjach zagrożenia. W trakcie tego szkolenia my wypracowujemy też wspólne działania. Właśnie to, jak wspólnie reagować
reagować na te jeszcze nowinki technologiczne, no bo autobusów elektrycznych i samochodów elektrycznych po ulicach Opola, ale też innych miast jeździ coraz więcej i faktycznie musimy się szkolić, musimy poznawać zarówno Miejski Zakład Komunikacyjny, jak i strażacy zasady działania, tak żeby te wspólne działania, żeby one były efektywne, musimy to wszystko wypracować, poznać się nawzajem, no i na przyszłość, żeby w razie czego móc jak najszybciej zareagować.